Witam. Sorry, powody były. Nie będzie dzisiaj oblewania, ponieważ nie będziemy otwierać żadnych kart. Bo dzisiaj gramy w Cyberpunka, dokładnie kończymy. Cyberpunka. Znaczy, może nie będziemy go kończyć dzisiaj. Ale na pewno będziemy robić misje poboczne. I będziemy robić dalej misje związane z Keanu Reevesem, a.k.a. Johnny Silverhand, tak? Więc lecimy. Ciemna materia. Spotykam się dalej z Karim. I idziemy. To było coś, dzięki... Jesteś... legendą. Nie musicie mi tego mówić dwa razy. Idziemy robić dalej misję. W takim razie 47 poziom, maksymalnie jest 50. Zbliżamy się bardzo blisko. Dostałem już achievementy za. I teraz to jest zabawne. Ukończ wszystkie zadania w Watson. To dostałem achievement. Ukończ wszystkie zadania w Westbrook, w City Center, Haywood, Pacifica, Santo Domingo. Zostały mi tylko misje właśnie takie jak takie znaczki. O tego typu. I to mi zostało już tylko właśnie tutaj. Kolejnego achievementa. I wszystkie misje, jakie miałem, zostały zrobione, tylko zostały mi te poboczne, bo ponoć jak tutaj już pójdę do tej Hanako, to w tym momencie jest już ostatnia misja, już jest koniec. A więc jeszcze koniec, czyć nie chcę gry, więc na razie póki co jeszcze będziemy po prostu ją sprawdzać. A więc lecimy. Ciemna materia. Jesteś podskazanym adresem i ruszamy. Dzień dobry panu. This elevator is out of order. Sorry. Po co ty It's out of order. Why are you here? Oh. Out of order for Cary Uradine's guests too? He's expecting me. In that case, enjoy your evening. Bazyk. It's funny. Właśnie. No i lecimy. W takim razie. I niedługo, myślę, jeszcze w tym tygodniu będziemy kończyć. Chcę skończyć sobie na spokojnie. Wszystkie misje zrobimy. I będziemy kończyć całą grę. Wtedy już finał nas czeka. Zakończenie. Ponieważ jest sekretne zakończenie jakieś. Którego no, nie zrobiłem żadnego, ale jest kilka zakończeń. I koledzy mówili, że można się nawet popłakać. Łezka może się za... wokół... Wow! Czy to Cary razem z tymi dziewczynami? Okej. Ladies and gentlemen, Ostrax and Cary Uradine! Jednak polecił na laski. Konnichiwa! Good evening! Nice city! Thank you! Thank you, dear! Cary, great to see you so on top of your game. You and us cracked. Shocking. How did it happen? Simple. Rock's not dead. Dobra. Oh, yet again. And I'm part of that evolution. These girls are energizing. Electrifying. They asked me to lay down a new track with them. The rest is rock history. Cary, gotta say you look great. But it wasn't that long ago you were fighting depression. Thinking of hanging up with your partner. What changed? Did I say that? Goes to show you, you shouldn't trust a word that comes out of my mouth. Sweet little lie. Sense. Only way I can get at the truth. Now, girl. How was it to work? V! This is V, my right hand. V's the little bird that shows up when I gotta wrap up and run. Sorry. V, quick question. What's it like hanging with Cary Uradine, a living legend? He drifted off or what? Well, as you might imagine, it is
Legend. Wait for it, Derry. Siemano, cześć Executors. Cześć, cześć Piotruś, cześć, pozdrawiam serdecznie. Brakowało tu tekstu z tego, nie? Teraz jakby tak powiedział. It's gonna be legend, wait for it, Derry, legendary, Barney Stinson, nie? Mniejszy od pierwszego wyżywy. Love at first sight, huh? Many different kind of loving and different beginning. Ale z nimi też bym napisał jakiś ten, no, tekst, scenariusz się znaczy. Dobra, idziemy robić misję. Curry jest kumplem. John Silverhanda, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak tam u was? Dzionek mija. Święto, jak to woli. Powiadajcie, Executors. Piotruś. Let's see what you got. You can talk biz later. Come with me. Okay. Congrats, Kerr. Decent show. Now that that's behind us, what's Kerry Uridine's next mission? Hit on Kovacek? Very funny. But yeah, not about to let him get away with it. Maybe not today, maybe not tomorrow. But the bastard's gonna regret making me sign those papers. You try to get out of that deal with the label? Let's be real. Say I break contract. Then what? Who's gonna release my new tracks? Who's gonna deal with distribution, promotion, influencers, media? Labels have got them all in their pockets. You're out with them, you're out, period. Well, you'd be free. Seriously? Free to sing until you're blue in the face, nobody hearing a thing? It's just another kind of cage. Show you one of my favorite spots in Night City. Don't come here often, but when I do, it's important. Should I feel special? Maybe. Told him to shut the place down for the day. Can't get enough of this view. Love looking at this city from above. Oh. Only place you fall asleep thinking you're special, then wake up knowing you're no one. Kerry, I can see something's eating you. Thought the whole Lost Cracks thing was me being afraid. Being exposed. People finally seeing me as another piece of merch. Another cog in the corpo machine. Sell out Uridine. Showing Asian pop starlets a good time for cash, fame, and a chance to remind people he's still fucking alive. No truth to that? There is. But that's not what's important. Real problems deeper. Way deeper. Talk to me. See, thought I was afraid everybody think me another corpo slave. But I was just afraid I'd be in someone's shadow again. Again? Lived in Johnny's for years. Part of the scenery, machinery. Helping him shine brighter. Never believed I'd make it on my own without Silverhand. That why he left Samurai? Fuck. But you did make it. Big, too. Only diehards remember Samurai now. You. Everybody knows your name. You think that changes anything? Wake up with the same thought every damn day. That I might somehow fade into this town's steam, stench, murk. For good. Night City's a city of shadows. And everything I could to walk clear of them. Jesteś już na szczycie, nikomu już nie musisz nic udowadniać. Still got a lot to prove to this city.
You? You're at the top. The city's yours. What's there to be afraid of? Yeah, we'll talk about this again someday. Once you're in my shoes. Think it's in the cards for me? I'm sure it is. Oh, na bank nie. We should get back. Coming downstairs is waiting. For you. I know, I know. In to knock back a few to this town tonight. And me in it. But I'm gonna stay up here a bit longer. You go ahead. Okay. Okay. See you. Wow. Nocować się z nim nie będę. I'm gonna stay up here a sec longer. Sorry. Ale dolary się przydadzą. To taka krótka misja była. Może coś dalej. Nie mam innej misji. Hajsu zbytnio też nie mam. No to będziemy robić poboczne na tym innym. Co za dużo mówić. No touching. Can it wait? I'm a bit busy. Well, hi. Are you looking for someone? What do you want? No i dupa, nic nie ma. To wracamy w takim razie. Barter. No ale tych misji z Hanako nie będziemy robić, to jest na koniec. To jest na koniec, mi się wydaje, że to będzie ostatnia misja. Dobra, bierzemy furę jakąś. Zobaczymy. No dobra. Nie to. O tym pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Jeszcze nie jechałem w sumie. Pojeździmy sobie tym. Mapka. Od czego tu zacząć? To jest tak ogromne. W sumie może lepiej będzie, jak jestem pójdę z buta gdzieś. Dobra, tu jest. Jak teraz iść? Najbliżej. Najbliżej będzie do jakiejś misji stąd. Co tu jest ciekawego? Dobra, lecimy od samego dołu. A więc lecimy tu. Tu jest jakiś syf, rozbój w toku i będziemy tu czyścili. Później tu. No to lecimy! O tu dokładnie chciałem. Tak będziemy teraz czyścić. Pyk. I robimy siekę, moi drodzy. Będziemy robić siekę, chociaż przez chwilę. Może później parę meczyków pod wieczór. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O
Czekaj, gdzie jesteśmy tam na mieście? Ile? 200 metrów. No to w sumie musimy biec. O, ale fajnie to widać. Jak to wszystko lata. Całe miasto. Mega to wygląda. Efekt naprawdę kozacki. Zapiszemy stan gry. Oczywiście. Tu się zapewne coś dzieje. Proszę bardzo, jeden zamach, drugi zamach. Fuck me, that hurt. A żeby było zabawniej. Może dla odmiany granacik. Oh, yeah! A, taki cwaniak. Dziękujemy. O, snajper. Atak wirusowy. Taki twardziel myślisz, że jesteś, to zapal się. Będziesz się palić do roboty. A. Nie wiem, zróbmy tak. Muszę i tak zabić 50 tą bronią, żeby dostać misję kolejną. Cześć Paka Maka, cześć, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze ci nie było. Zazwyczaj jest FIFA, Cyberpunk. Myślę, że jeszcze dzisiaj trochę FIFA też będzie. Po południu. Znaczy już jest po południu, nie? Panu podziękujemy. Pyk, to już mu się nie przyda. O. Nie, nie jestem, dałem suba dawno. A, to dziękuję, dziękuję ci bardzo mimo wszystko. To robimy dalej misję. Jak ty skończyłeś Cyberpunka? Grasz w Cyberpunka, czy nie? Na nowej konsoli, masz starą konsolę, nową? Jak to u ciebie wygląda? Powiedz. Grałem nową mam. No i super, ja też. Jak ci się gra? Powiedz, jaką ty grałeś postacią? Grałeś właśnie nomadem? Czy korpo, czy street kid? Bo słyszałem właśnie, że nomad ma najwięcej błędów, nie? Nie wiem, czy to jest prawda, ile w tym prawdy. Ja gram właśnie od początku nomadem. Nie, korpo. I jakoś, no są oczywiście, ale nie aż tak hardkorowe. Dobra, weźmiemy sobie tutaj taki wóz bardziej. Gdzie on się pojawił? Wow! Rzeczywiście się pojawia czasami jak ta płotka z Wiedźmina, nie? Ale lecimy dalej. Półtora kilometra. Cześć Patryk, cześć, siema byczku, cześć Patryk. Korpo, no. Widziałeś w korporacji, masz na początku misję. Na początku, jak jesteś jeszcze w firmie, to jak przeszukujesz swoje biurko, to masz Siri, zdjęcie takie, nie? Nie wiem, czy widziałeś to, Pakamaka. To masz właśnie takie, jakąś gazetę i ona jest na okładce Siri właśnie. Contact with Benedict McAdams, and the driver okay. Was supposed to get him out of town. Okay. Head to the coordinates I gave you. See what you can find. More details attached. Grasz FIFA? Ja zaczynam. Wczoraj kupiłeś. I dopiero zaczynasz, ale Foot Champions? Czy powiedz, co ty grasz? Może tak. Czy chcesz jakieś porady? Bo jak chcesz, to będę później streamował też FIFA, to ci pokażę co nieco. Jeżeli... Znaczy, no, jakieś doświadczenie mam, więc coś tam mogę doradzić. Zawsze. Co prawda ja też nie jestem jakimś mega graczem, bo... U mnie średnio to jest Gold 3.
przy dobrych wiatrach Gold 2, tak się kręcę między 16 a 18 zwycięstw. Tego pana się będzie mnie szkodliwić, widzę. Ale po cichu, a więc resecik. To jest działo, to działo mi się bardziej przyda, więc tryb sojusznika. Well, of course, if you can't fit it in your budget. Too scary as some for all those lightweights at Militech, I suppose. Ej, bo przecież... Aha, dobra. Tropę Benzemę pod La Ligę i Pique. Not gonna work. Better get going. Here is Skull calling for... Squad Battle Sifuta. Dziś tropłeś... No Benzema jest bez rewelacji, nie? To... Choć lepsze to niż nic oczywiście. I już teraz, no już ludzie mają, wiesz, składy kolosalne, więc będziesz mięsem armatnim, bez urazy. Trzeba zaczynać od początku, wiesz, jak tylko wychodzi, nie? Dobra, on niech się gada, bo widzę, że... Po prostu wejdziemy, ale już skończył rozmawiać. Teraz cię mogę... Proszę bardzo, resecik, teraz już powinien działać. Teraz widziałem. Tylko tyle? O, szukamy tego gościa, tak? Lokalna sieć, więc dane przejęcie. Mamy tam był jakiś gość i on pewnie jest gdzieś przetrzymywany, ale nie wiadomo gdzie, tak? Widzę, że trupa nie ma w wannie, więc jest nadzieja dla niego. Znajdź Bena. Ja wyłączyłem drzwi, tak? Włącz, znamy przejęcie. Ha! A new face. Militech's been investing in young talent. So, you here to take me on a little field trip? Jeszcze tam nie przyszedłem, a już... Oj. Why'd Militech want to buy you off of Jason? What? You missed the memo? That NCC crook McLean. Cześć, miło mi, pytam o zdrowie. Witam gospodarze. Cześć Michał, pozdrawiam serdecznie. Ale wygrałeś ze składem Ronaldo. No, to szacunek i Cannavaro. Czyli, no wiadomo, wiesz, to też mówi się, że nie skład wygrywa, tylko umiejętności, ale skład też pomaga, nie? Może być też tak, żebyś ze mną wygrał, ja też nie mówię, wiesz. Jeżeli masz doświadczenie, też grałeś w poprzedniej wersji, no to poradzisz sobie. Zawsze też będziesz miał, nie wiem, a grałeś już, aha, mówisz, że dopiero zacząłeś, czyli w Champions jeszcze nie grałeś. W Ligę Weekendową. Now you're telling me? I loathe it, this whole playing tough in the face of death thing. Dobrze. Handled yourself well. Should have seen how that fool Jason gobbled it up. Even started holstering in the small of the back like me. All right, let's get you out of here. Shit. I feel like I haven't used my legs for a straight month. Dobra, takiego kozaka zgrywał. You know what I miss most in that basement? Booze? Cigs? Melons. Those sweet honey melons the Coda folks got growing on genetic mishmash. Miles above any sin melons you can find. Okay. Tylko jak grałeś w Marvel Avengers? Wiesz co, nie grałem jeszcze w Marvel Avengers i chyba nie będę grał, bo to są chyba hack and slashe. Ja tak samo mam na przykład, jak się nazywa, Assassin's Creed Valhalla. Pograłem kilka godzin, ale nie robi mnie. Wiesz, ja jestem starym fanem starej gry Assassin's Creed, czyli wiesz, skradanki tego typu, no to są już te gra, to jest typowy hack and slash, a mnie to nie robi, nie? Ostatni taki hack and slash, który mnie robił w ten sposób,
to był, powiem ci... to był teraz z Gwiezdnych Wojen. Coś wyszło, wiesz, czekaj, jak on się nazywało? Te Gwiezdne Wojny. Kurde. Czekaj, jak to ma, bo ja to mam. Jak się nazywa? Okej, nie musieliście mi od razu... Hey, McAdams! Over here! Starkey. No, no z Gwiezdnych Wojen, chyba Battlefront, tak? Nie. Poczekaj, już ci mówię. Gry, aplikacje. Jedi Fallen Order. I to jest naprawdę fajna gierka. Czekam, aż będzie zrobiona gra przerobiona na Xbox Series X, bo ona jest Xbox One. Jak troszkę ją podlepszą, wtedy będę robił stream od początku do końca, bo naprawdę super, super giera, nie? Mi się, ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, więc może też dlatego, nie? Więc też może być inaczej troszeczkę. Mnie w ogóle na weselu, jak był tort, jak wchodził tort na wesele, to u mnie była muzyka w ogóle z Gwiezdnych Wojen, jak odbierali medale, nie? Nie wiem, czy kojarzysz tą muzyczkę na sam końcu. No i super. Dawać hajs. Kolejna misja zakończona sukcesem. Kolejny klient zadowolony. A więc co teraz? Jak jesteśmy tu, to możemy zrobić porządek. W sumie tędy pojedziemy. Tu zrobimy raz, dwa, trzy, cztery porządek. Później zboczymy trochę z kursu. Zboczymy. I tu pojedziemy tędy. Tu zahaczymy. Dobra. Lecimy. Na nieszczęśników. Też mi się podobają te części. Chyba... Co się stało? Że się zepsuło? Dobra, to jest. Chwilowy zawias. Lecimy. Dobrze, wsiadł na furę. Gdzie ona mnie kieruje? A, tu jest ulica. Gdzieś. I już jesteśmy. Czyli nomadzi zazwyczaj będą tu w takim razie. To jest... Jak on to przeżył? Ja gram Road to Glory i nie wydaję FIFA Points. A, to dobrze, chyba najlepsze Gwiezdne Wojny, co? Wyszły. Ta gra, co właśnie wyszła, mówisz o Fallen Order, tak? To powiem ci, że ze wszystkich Gwiezdnych Wojen chyba jedna z najlepszych, no. O Jezu, a psik, dziękuję na zdrowie. Chociaż była jeszcze jedna kozacka, stara oczywiście sprzed no, 20 lat. Ty z tego co pamiętam, Michał, to chyba ty byłeś tak troszkę starszy, tak jak ja mniej więcej, więc chyba wiesz o co chodzi. Bo ty też ponad 3 dychy.
Więc miałeś grę, która się nazywała Jedi Knight. Jedi Knight, a później wyszła... Jedi Knight była dwójka, a później wyszła jeszcze Jedi Knight, Jedi Academy. Też były Mistrzostwo Świata, nie? Czekajcie, czekajcie, czemu mi się męczy? Przecież ten gość... On robi się okej. Przyzwijamy. I niech się tłuką między sobą. To jest piękne w tej grze. Jak się tu... Tobie maleńka damy zamach samobójczy. Byś się już nie musiała męczyć. 45 tysięcy, ładnie. Detonację granatu. I zamach samobójczy, żeby się nie męczyć. Coś jeszcze? No i to by było na tyle. Battlefronty mi się też podobają. Znaczy powiem ci, FIFA 20 miałem 192 overall. No 192, no to... Pakamaka, no to jest piękny wynik, nie? To jest, no to miałeś same 90 i wzwyż. No to ja nic nie mówię, to w takim razie myślałem, że teraz ty kupiłeś konsolę i teraz grasz, ale ty widzę, jesteś stary zawodnik. A masz Xboxa, powiedz. Bo z chęcią sprawdzę, wiesz, ja też jestem taki, nie jestem sławny, że wiesz, czy coś na stylu, więc z chęcią też sobie zagram jakiś mecz od czasu do czasu z kimś, nie? No więc jak coś, jak będziesz miał ochotę, możemy meczyka zapykać, nie, wiesz? I to tam nie przeszkadza, jak ja bym miał przegrać 5-10, bo ja już jestem w takim wieku, że koło, wiesz, tego mi to lata. I po prostu, no wiadomo jak to w życiu, raz się wygrywa, raz przegrywa. Okok, obesi, strunych okok, koleżanko, amisiu? Nie wiem, gościu, co chcesz? Czemu tak niekulturalnie? Tak czy siak, kulturalnie cię przywitam. A misiu, przywitam cię jak wszystkich kulturalnie, a jak już się chcesz zachowywać, to już od ciebie zależy. A co do reszty, to Michał, ja mam PS4 i PC. Michał, szkoda. A po Pakamaka, powiedz ty, na czym grasz? Pakamaka, powiedz, na czym ty grasz? Bo Michał, my chyba widzę, nie pogramy, a szkoda. Żaku, z trudnych spraw? Nie, nie z trudnych spraw. Z ukrytej prawdy jakiejś. W trudnych sprawach nie grałem, geja. Jeśli się o to... Policja? Nie, ale grałem geja w ukrytej prawdzie. Dwa razy? Czekaj, żeby nie skłamać. Dwa razy grałem geja, no. No to jest nic, w Sprawiedliwych Wydział Kryminalny tam grałem pedofila mordercę, więc gej to na lajcie. Atak wirusowy, detonacja granatu, zamach samobójczy. Nie no, sorry, ma chorobę, widziałem jak Janusze graliście. 95 tysięcy, pięknie. Kurde, przepraszam, coś mi bierze, to nie koronawirus. Detonacja granatu, reset systemu. Michał, ale jak będziesz później, jeżeli kiedyś będziesz miał Xboxa, może będziesz się zastanawiał nad nową konsolą, nie? No to ja osobiście polecam Xbox Series X przy kozak. A czekaj, bo chciałem się zapytać tutaj... Wow, patrz jaki skoczek. Zobaczymy jak teraz będzie skakał. Działko, ooo, ale daj, tryb sojusznika mi się bardzo przyda. Pięknie. Już po gościu? To dalej strzela do mnie. No, tak.
wszystkie auta. Dobra, wyłącz. A, bo tu wziąłem klucz sojusznika. Dobra. To jest system. Do ciebie piszę. Więc Michał, jeżeli kiedyś nagrać sobie punka, bo nie było odcinków w nowym roku. Czekaj, bo się nowy odcinek. Rzeku, lepiej nagrać nowego cyfrowego. Aha, no. Czekaj, tam jeszcze był kolega, który pisał. Czekaj, jak on się nazywał? Pakamaka, jeżeli jeszcze jesteś, napisz. Wiem, spoko. Pakamaka, jeżeli jeszcze jesteś, to napisz, gdzie ty grasz, na jakiej konsoli, bo nie napisałeś. To wiesz, jakby co, w FIFA zawsze możemy zagrać sobie meczek, nie? A Michał, jeżeli ty będziesz kiedyś właśnie myślał nad nową, napisałeś, że masz PS4, czyli to już jest stara generacja i będziesz miał myślał nad nową konsolą, to mówię, ja polecam Xbox Series X. To wiadomo, to się kupować też troszkę nowszą, nie tą serię z S, bo to bez sensu, to jest wyrzucanie już pieniędzy w błoto. Tylko i wyłącznie nowa, ja osobiście uważam. I powiem ci, jestem mega zadowolony. No zresztą widzisz, no przecież na PS4 ta gra w ogóle nie wygląda, nie? A tutaj to na hula jest piękna. No chyba, że masz mega kompa, no to inna bajka, wiesz, no to nie wszystkich to stać, żeby zagrać w tą grę na ultra, no to musisz mieć kompa gdzieś tak za 8 koła na pewno, nie? To minimum. O, coś tutaj jest. Niskie. Lecimy. To było rzeko, nie? Czemu? ER. ER. Michał, daj sobie spokój, jeżeli masz tak pisać właśnie z trollami. Bez urazy, chłopaki, ale no, tak się zachowujecie. No to wiesz... Nie ma po co się denerwować. A to jest live, żeby właśnie pogadać, wiesz, możemy napisać normalny film. Nagrać normalnie filmy i puścić tak jak niektórzy robią, ale ja wolę po prostu też czasami porozmawiać właśnie z ludźmi, co ze mną grają w tym przypadku, czy ogólnie. Już wychodzisz, ko nie? Dobra, bo moja żona już zaraz wychodzi, więc też będę kończył zaraz. Skończę misję. Ale później pod wieczór, za ile to będzie, 9? Postaram się tylko 9 jeszcze postreamować, może FIFA dla odmiany. Więc Michał, jeżeli będziesz się jeszcze nudził, a chciał pooglądać, to... Wow, czekaj, tu mam być cicho, tak? Nie zabiję personelu militego. Zablokowałem się. Nie, dobra. Nie zabijaj, ale mogę ich unieszkodliwić w formie reset systemu, tak? Tak. Mogę ich wszystkich w ten sposób unieszkodliwić. Nie będzie problemu. Oj. Dał radę? Dobra, kamera. Wyłącz. Tu jest pan. A więc temu panu też podziękujemy. Reset systemu. Wyłącz. Mnie widzą, co prawda, ale wystarczy, że ich nie będę zażynał. Snajper. Wow. No to już chyba mogę. Cholera. Mój błąd. Siemka, jak tam leci? Cześć, Alexer. Ileż przyszedłeś z Cyberpunka? Wiesz co? Już ci pokazuję. Alex, pozdrawiam też serdecznie. Pakamaka, kiedy Fifka? Słuchaj, Fifkę, jeżeli będziesz później, to... Jeżeli będziesz później jeszcze, to ja będę w FIFA gdzieś tak myślę w koło 9. Bo będę robił na pewno swapy, gdzie masz jedna liga, więc będę na pewno w to grał. Co prawda ja już zrobiłem wszystkie swapy, ale ja gram, ponieważ muszę jeszcze zrobić
szykuję się do totsów. Do totów. Toty, tak? I chcę zrobić takie coś, żeby mieć tą paczkę Ultimate. I tam jest 300 meczy wygraj, 300 meczy Foot Life. Mi zostało 40. Szybciej się robi właśnie w tym jedna liga. A więc, ja po prostu 40 meczów muszę jeszcze wygrać, nie? A że tam jak kto pierwszy strzeli, ten wychodzi, nie? Lub zostaje i wiesz, jeżeli mi pierwszy strzelą, to ja wychodzę, jeżeli ja pierwszy strzelę, to inni wychodzą. I to leci bardzo szybko. Wczoraj zrobiłem 20 wygranych, po prostu w dwie godzinki. Dwie, maksymalnie 3 godziny, 20 meczy człowieku wygrałem, nie? Oczywiście kilka też oddałem, żeby nie było, ale to bardzo szybko. Donate był. O, to dziękuję bardzo, nie zauważyłem. Dziękuję Ci bardzo, Alex Seller. Nie widziałem, że to Ty dałeś, bo mam dźwięk wyłączony, wiesz, i tego nie widzę, ale dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam również serdecznie. Żaku, pomyśl o tym odcinku nowym. Na poważnie się pytam, piszę do Ciebie jak biały człowiek. Więc jeśli chodzi o FIFA, to będzie, tak myślę, po dziewiątej. Po dziewiątej, koło dziewiątej myślę, że już będzie. Ja tylko, no, czekam, aż żona przyjedzie i... Oj, reset systemu. Żona tylko przyjedzie, to... Bo na razie wychodzi, więc zostanę sam z dzieckiem. Więc... Gdzie to było? Więc wtedy dopiero później będę, nie? Na spokojnie. Więc słuchajcie, bo widzę, że już żona tu wychodzi. To ja muszę niestety kończyć. Już robi powoli chaos. Wszystko słychać dookoła. Więc widzimy się mniej więcej koło godziny 9. W najgorszym wypadku po tej godzinie 9, nie? 9, 9.30, coś koło tego będzie stream. Przepraszam Was bardzo, bo muszę zostać z dzieckiem. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.